Teraz zamontujemy sprzęgło, następnie dostawimy skrzynię biegów, zamontujemy rozrusznik, osprzęt, silnika i plan na dzisiaj jest taki, żeby zespół napędowy wylądował w nadwoziu. Najpierw trzeba dokręcić śruby koła właściwym momentem. Potem kolej na sprzęgło, docisk, tarczę, łożysko i nową łapę. W sumie jakieś pół godziny roboty. Pozostało już tylko skręcić silnik ze skrzynią, podwiesić to żelastwo pod żurawia i wio. Jedziemy do komory. Generalnie silnik wisi na poduszkach. Poduszki są oczywiście nowe, bo warto przy takiej okazji zmienić poduszki. Teraz musimy dołożyć wiązkę, wszystkie rurki, okręcić cały osprzęt silnika, ale już jest bezpiecznie, mogę odjechać z żurawiem, bo już o własnych siłach jest tak. Opuszczam żurawia. I pięknie. W końcu silnik powrócił na miejsce. Jest czysty i szczelny. Komora silnika także została odnowiona. Oczywiście teraz mozolny montaż całego oprzyrządowania, czujników, wężyków i innych drobiazgów, bez których motor nie będzie działał. Trzeba też wykonać jeszcze drobne przeróbki. Po przełożeniu serwa na lewą stronę w przypadku innych S46 powstaje problem z podłączeniem pociśnienia do serwa. W wędce sprawa jest bardzo prosta. To jest zestaw fabryczny, ponieważ w tej wędce wcześniej było serwo. Wystarczy naprawdę to wszystko rozłączyć. Muszę odzyskać tylko i wyłącznie ten zawór kierunkowy, a następnie założyć opaskę i ładnie zacisnąć. Żeby to oczywiście nie rozebrać, nie uszkodzić, no łatwiej jest podgrzać opalarką. Rozcinam, odzyskuję zawór i w ten sposób przekładka będzie mnie kosztowała 0 zł. Pięknie. I teraz to łączę sobie z tym. Zawór wpinam do serwa. No i jak fabryka. Tutaj jest miejsce na to. Już przygotowane. No to resztę oczywiście łączę z silnikiem. W skrócie, nowy przewód będzie po prostu znacznie krótszy. Małymi krokami Adam idzie z robotą do przodu. Udaje mu się wykonywać przekładkę w taki sposób, by auto nie różniło się od oryginału. O tym, że był to Anglik, będą wiedzieli tylko widzowie TVN Turbo.